Zaczynamy od obliczenia pochodnej funkcji z punktu A, czyli f' od x. Ponieważ wzór naszej funkcji f od x jest dany za pomocą ułamka, w związku z tym do policzenia pochodnej tego wyrażenia skorzystamy ze wzoru na pochodną ilorazu dwóch funkcji, czyli zgodnie z tym wzorem na początku w liczniku piszemy pochodną licznika, czyli pochodną sinusa, to jest oczywiście cosinus x, teraz razy mianownik, funkcja z mianownika, czyli razy 1 minus cosinus x, minus funkcja z licznika, czyli sinus x, razy pochodna funkcji z mianownika, czyli tak naprawdę pochodna wyrażenia minus cosinus x, pochodna kosinusa to minus sinus, dwa minusy dają plus, czyli tu po prostu mamy razy sinus x, podzielić teraz na kwadrat wyrażenia z mianownika, czyli na wyrażenie 1 minus cosinus x i jeszcze podniesione do kwadratu. Upraszczamy teraz maksymalnie to, co się nam tutaj pojawiło w liczniku, czyli wymnażamy te dwa nawiasy. Z pierwszego wymnożenia otrzymujemy po prostu cosinus x minus cosinus kwadrat x. No i dalej będzie jeszcze minus iloczyn dwóch sinusów, czyli minus sinus kwadrat x, podzielić na mianownik, czyli na wyrażenie 1 minus cosinus x do kwadratu. To się dalej równa. Jeżeli teraz wyciągniemy minus przed nawias z tych dwóch wyrazów, no to wówczas otrzymamy w nawiasie cosinus x plus sinus kwadrat, cosinus kwadrat plus sinus kwadrat, a to jak wiemy z jedynki trygonometrycznej jest równe po prostu 1, czyli w liczniku otrzymujemy wyrażenie postaci cosinus x minus 1 podzielić na mianownik 1 minus cosinus x do kwadratu. No i to się dalej równa. Możemy wyciągnąć minus przed cały ułamek, no i wówczas otrzymamy minus, a w liczniku wyrazy ze zmienionymi znakami, czyli 1 minus cosinus x podzielić na mianownik, czyli na 1 minus cosinus x do kwadratu. No i teraz możemy skrócić jeszcze licznik z mianownikiem, ostatecznie otrzymując wzór na naszą pochodną minus 1 podzielić na 1 minus cosinus x. Policzmy teraz pochodną funkcji z punktu B, g' od x. No i podobnie jak w przypadku poprzednim, na początku bierzemy pochodną licznika, czyli tak naprawdę pochodną wyrażenia minus 3 cosinus x. Pochodna kosinusa to minus sinus, dwa minusy dają plus, czyli będziemy mieli plus 3 sinusy x razy teraz mianownik, czyli razy sinus x, minus licznik, czyli minus wyrażenie 2 minus 3 kosinusy x razy pochodna mianownika, pochodna sinusa, czyli razy cosinus x, podzielić wszystko na kwadrat mianownika, czyli na sinus kwadrat x. No i to się dalej równa. Upraszczamy wyrażenie z licznika. Mamy tutaj 3 sinusy kwadrat x minus dalej. Możemy wymnożyć to wyrażenie. Będziemy mieli tutaj minus 2 cosinusy x i jeszcze plus, no bo dwa minusy dają plus, 3 kosinusy kwadrat x podzielić jeszcze na sinus kwadrat x. No i to się dalej równa. 3 sinusy kwadrat plus 3 kosinusy kwadrat to dają nam w sumie 3 jedynki trygonometryczne, czyli po prostu 3 minus jeszcze zostaje 2 kosinusy x i wszystko podzielić na sinus kwadrat x.